ZUS kompletnie nie będzie interesował księży? Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej mają być zwolnieni ze wszelkich opłat i skorzystają z preferencyjnych warunków. ZUS dotyczy księży, lecz nie zakonnic i zakonników. Kapłani płacą, jednak o wiele mniej od przeciętnego Kowalskiego. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Ministerstwa Finansów, w 2018 roku przeciętny ksiądz przez cały rok zapłacił jedynie 482 zł zryczałtowanego podatku. Składki zdrowotne mają wyliczane od minimalnego wynagrodzenia, a duchowni pracujący w duszpasterstwie płacą jedynie 20% składki emerytalnej, resztę pokrywa fundusz kościelny z budżetu państwa. Teraz księża mają w ogóle nie płacić ZUS-u przez 3 miesiące. Arkadiusz Pączka, ekspert pracodawców RP, informuje, że dodano autopoprawkę do projektu tarczy antykryzysowej. Wynika z niej, że do 30 maja duchowni nie muszą martwić się o ZUS. Zwolnienie z opłacania składek będzie możliwe wtedy, kiedy ksiądz sam złoży wniosek. Co sądzicie o takim rozwiązaniu dla osób duchownych? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.